Zdarzenie miało miejsce około godziny 4 na autostradzie A2, 451 km w kierunku Poznania, na wysokości węzła Pruszków. Doszło do zderzenia z udziałem czterech samochodów, w tym samochodu ciężarowego, Mercedesa Busa, samochodu dostawczego Volkswagen, auta osobowego marki Skoda. Autami podróżowało łącznie 13 osób, 9 było poszkodowanych. Ostatecznie 8 osób zostało zabranych do szpitali przez zespoły ratownictwa medycznego. Autostrada A2 była zablokowana w kierunku Poznania. Kierujący byli trzeźwi. Z wstępnych ustaleń wynika, że na tym odcinku odbywały się prace drogowe. Doszło do najechania na tył aut, które zatrzymały się w korku. Na miejscu swoje działania prowadzili strażacy, policja, służba drogowa.